Witam serdecznie. Witam, witam. Przygotowałem dla Jacka wyzwanie, mianowicie serię, którą nazwałem roboczo Kręte ścieżki, czyli Kręte drogi do wolności. Ja jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi różnego typu muzykę, szczególnie w polskiej muzyce teksty albo fragmenty utworów budzą zainteresowanie i wartałoby się nad nimi zastanowić. A w związku z tym, że Jacek ostatnio dosyć mocno promuje formułę wolnościową, szczególnie poprzez taniec, mi jako Czy sam nie tańczę, ale ta promocja jest, no. Jest to bardzo sensowna, ciekawa promocja. Jest to, załóżmy, wolność w oczach alternatywy 20 na 21 rok naszej ery, bo tak by to wychodziło, bo to w tamtym roku właśnie zaczęło pojawiać tak szerzej, a w tej chwili rzeczywiście się to rozlało szerokim nurtem, bo dużo można zobaczyć takich wydarzeń i bardzo fajnie. Mm-hmm. A mi tak czasami, jak tam, wiesz, stukam tym młotkiem, to przyszła mi do głowy, albo przypomniała się taka piosenka Marka Jackowskiego, w życiu trzeba zawsze wolność. Zanim zaczniesz co do tej promocji, bo ludzie różnie to odbierają, nazywają tych ludzi hipisami i tak dalej. Nawet znalazła się taka osoba, która stwierdziła, że to sekciarstwo jest. Zastanawiam się, czy można by było nazwać sekciarstwem taniec i krzyk wolności, że ludzie chcą być wolni i sobie po trawie chodzą na boso. Takie skojarzenia, popatrz, jak zostało podzielone towarzystwo. Ja się nie bardzo przejmuję oczywiście tą opinią, ponieważ zbadałem, któż taki i jest to pensjonariuszka zakładu psychiatrycznego znanego skądinąd odwykowego, gdzie wszystkie gwiazdy leczyły się z alkoholizmu, więc ostrożnie z takimi opiniami, bo ja też cokolwiek mogę... Nie jesteśmy anonimowi. My nie, bo się obnażamy, natomiast komentujący także nie są anonimowi w internecie i to dość łatwo sprawdzić. Więc popatrz, jak wiele ludzi nie rozumie w ogóle przesłania tego wszystkiego, że ludzie chcą uczestniczyć, chcą się bawić, chcą się cieszyć, chcą krzyczeć, że wolność im się należy, nie dlatego, że ktoś im przyznaje tą wolność, tylko dlatego, że się urodzili wolnymi. To jest bardzo ważna kwestia, jako uzupełnienie. W takim układzie powiedz mi, bo wartałoby troszeczkę dołożyć teorii do praktyki, mamy do czynienia z praktyką, czyli praktykowaniem pewnego zachowania. To jest zachowanie, które z zewnątrz można zobaczyć poprzez taki spontaniczny taniec i śpiewanie bardzo fajnych słów. Mm-hmm. To jak dla Ciebie to jest po prostu, jaki to jest klucz do tych zmian? Bo to jest ważne. Dołóżmy troszeczkę teorii do tego, co się dzieje. Klucz do zmian w całości leży w nas. Jeżeli my nie będziemy wolni, nie będziemy czuli się wolni i dopominali się swoich przyrodzonych praw, a będziemy je zbywać na poczet wygody, bezpieczeństwa, zresztą bardzo wątpliwego, to nic się nie zmieni. Taki jest klucz, moim zdaniem. Tu leży wszystko w tym fundamencie. A cała reszta działań, te wszystkie, które z tego wynikają, jak najbardziej jest potrzebna, ale przede wszystkim wolność z natury. Człowiek rodzi się wolny i wszędzie, gdzie znajdujemy, chociaż mało jest tych definicji człowieka, znaczy gdzie się wspomina o człowieku, wszędzie próbuje nas się wtrącić w to, że my nie jesteśmy wolni, że my jesteśmy zależni, że mamy prawa i obowiązki. Prawa i obowiązki to mają obywatele albo ludzie, którzy są zatrudnieni przez firmę albo są w jakiejś służbie. Wtedy mają prawa i obowiązki i oni się na podstawie umowy zgadzają. Natomiast my takich umów żeśmy nie podpisywali z nikim. Jeżeli tak, to proszę je przedstawić, gdzie one są.
jakim sposobem my żeśmy to podpisali, czy byliśmy władni do tego, bo jeżeli niemowlę już wtrąca się i daje się mu numer obozowy, no to wybacz, ale to jest wielkie oszustwo. Więc podstawą wszystkiego jest wolność i szacunek dla istnienia, dla życia, ogólnie rzecz biorąc. I artyści, o których wspominasz, oni mają ten głód wolności, dlatego śpiewają, dlatego te piosenki są często bardzo smutne, bo oni zauważają utraconą wolność. Zauważają, że ktoś kiedyś był taki, ale wziął w tej chwili obowiązki obywatela, prawda, i stał się z niego taki i taki człowiek. Zamiast pielęgnować wartości ludzkie, zaczął pielęgnować wartości, ogólnie rzecz biorąc, mechanistyczne, prawne i tak dalej. Wiesz, bo akurat mam przed sobą tekst Marka Jackowskiego i zobacz, jaka to jest wspaniała klamra, bo ja tutaj zacytuję. Znowu myślę, co ja tutaj robię, przecież wszystko miało być inaczej. Dzisiaj nawet najlepszy mój przyjaciel w żywe oczy potrafi ze mnie kpić. A od tego ciągłego myślenia tylko głowa coraz bardziej boli mnie, dosyć mam już tego wszystkiego, dalej tak nie może być. I tutaj jeszcze jest jedna rzecz. To przerwijmy na chwileczkę i skomentujmy. Jeszcze to może, bo to kompleksowo, wiesz? Gdy ktoś serce ci zakuł w kajdany i śmieje ci się prosto w twarz, wiem, że dasz sobie radę, przyjacielu, bo naprawdę wolne serce masz. No, tekst jest po prostu taki, że można się poryczeć. No, z jednej strony ten pierwszy akapit tak, no bo ryczymy z bezsilności właściwie, że obserwujemy to, kiedyś żeśmy komentowali to na podstawie polityki, że rodziny się rozpadają, przyjaźnie padają ze względu na różnice poglądów, światopoglądu i polityczne zwłaszcza. I ja taki rozpad przyjaźni na śmierć i życie bodajże obserwowałem na podstawie moich bliskich znajomych, a wręcz sądziłem w pewnym momencie, że przyjaciół, ale weryfikacja nastąpiła, więc doszliśmy wspólnie do wniosku, kim dla siebie byliśmy. No i teraz mamy przykład już właściwie ostateczny moim zdaniem, chociaż może jeszcze nas czymś zaskoczyć kolejny tok wydarzeń, kiedy to ludzie naskakują na siebie za brak maseczki, za to, że ci zaoczkowani z czeskiego, przypomnimy z innego programu, że oczkowanie to po czesku ta operacja wstrzykiwania substancji laboratoryjnej w celach eksperymentalnych. Więc oczkowani będą obwiniać i taka retoryka idzie w głównym nurcie niezaoczkowanych za obraz nędzy i rozpaczy, a my, czy my będziemy to robić, też się obserwuje tego typu wydarzenia w kłótniach. Ja się powstrzymuję, ponieważ to do niczego nie doprowadzi oprócz konfliktu. Być może powinniśmy po prostu siedzieć cicho i przeczekać te 2 czy 3 lata, jak twierdzi były dyrektor Pfizera, i zobaczyć, i wtedy się okaże, kto ma rację. No bo jeżeli jest eksperyment, no to żeby móc wnioskować z niego, to musimy poczekać na jego efekty. Ponieważ my nie chcemy brać w nim udziału, więc możemy ze spokojem być obserwatorami po prostu tych eksperymentów, i jak wyjdą na korzyść ludzkości, to kto wie, ale ja nie wierzę w dobre intencje ani tych firm, ani rządów, więc nie zaufam. Natomiast jeżeli ktoś chce podejść do tego obiektywnie, no to spokojnie. Nie odpowiadać na agresję agresją, bo to zawsze będzie prowadzić do eskalacji konfliktu. Zawsze to tłumaczyłem i zawsze jest taka zasada i zawsze mamy takie problemy. W związku z tym odejście od tej metody dopiero skutkuje jakimkolwiek pokojem. Po prostu niestety, ale skazani jesteśmy na separację pewnego rodzaju. No ale druga część z kolei, ten bunt wewnętrzny, drugi akapit, świadczy o tym, że ludzie zauważają, że to tak nie miało być. Że mieliśmy być wolni, mieliśmy być szczęśliwi. Tylko tutaj tło dorzucę, bo to jest piosenka z 93 roku, z tego co tam znalazłem.
Czyli mamy ten przełom 80, kiedy ludziom się wydawało, że będzie świetnie, potem 89 rok i po czterech latach są takie refleksje. Oczywiście teledysk jest, warto posłuchać sobie, tam będzie zalinkowany. On jest no, taki mroczny i tam widać, że to jest taka obserwacja tego środowiska, no nie powiem, że menelskiego, ale takiego, no, takiego ciężkiego. I tutaj mogą być różne podteksty, ale generalnie te słowa, które pokazują obserwację, że wolno być, że wolnym być, czyli tam już dostrzegano wtedy, kiedy myśmy wskakiwali na ten, no właśnie to było takie era zachwytu, no bo w kapitalizm skakiwaliśmy, teoretycznie demokracja kwitła, a tu już były pokazane słowa, które z perspektywy naszych czasów mówiły o tym, że to jest doskonała obserwacja tych czasów, które właściwie miały nadejść. Tak. A w tej chwili... Bardzo uniwersalne. To lubię, jeżeli coś tak jest uniwersalnie przedstawione, że da się dopasować do kolejnych etapów rozwoju tego, co nam przyszykowano. Tak, i w tym momencie, wracając właśnie do tych dróg do wolności i tego tańca wolności, ty pokazałeś, że najważniejszym elementem jest to, co my w środku czujemy. Więc jeśli tutaj obserwacja była taka, że bo naprawdę wolne serce masz, czyli gdzieś tam mówimy o tym, że jesteśmy, to tutaj pokazujemy sobą, więc najprawdopodobniej ja to sobie tak tłumaczę, że osoba, która nie ma strachu i która pokazuje to sobie, to nie jest wariat, tylko to jest osoba, która rzeczywiście, znaczy nie, istota? Może osoba to źle chyba, znowu się przyłapa. Istota, człowiek. No. Istota, człowiek, który po prostu rzeczywiście jest wolnym i on to pokazuje całą sobą. On tą energią powinien rozpalić iskrę. Czy ta iskra jest zapalana za pomocą takich tych flashmobów, czy tych tańców, jak to widzisz? Ja wierzę, że tak. Poza tym, wiesz co, musi być materiał, który jest palny. Mhm. System nie zauważa tego, że dolewa tej oliwy, tego materiału, tego oleju, czy benzyny, czy cokolwiek weźmiemy z paliw. I zaciskając pętlę, on tak naprawdę przelewa razem ze swoimi wiadomościami paliwo, które posłuży czy do buntu, nie wiem, czy do buntu, bo to może być bunt typu indyjskiego, tak jak zdecydowali Hindusi, nie kupując na przykład poprzez bierny opór, nie kupując artykułów pochodzenia angielskiego, prawda, tylko korzystali ze swoich. No to mamy ten przykład historyczny. Tam różnie poszło oczywiście, bo ktoś tam właśnie jakieś religijne nagle wyskoczył z nimi, więc tą historię z pewnością pamiętamy, ale warto się na niej czegoś nauczyć. Natomiast system tak naprawdę strzela sobie w kolano, bo gdyby nie mieli tak krótkiego czasu na realizację tych założeń, a dlaczego to robią, to spróbuję to wytłumaczyć, ale w kompletnie innym programie, ponieważ dostałem 2 dni temu tłumaczenie wywiadu 15-20-minutowego w języku włoskim Corrado Malanghi, który odpowiadając na zapytanie jakiejś mainstreamowej stacji, z tego co wiem, odpowiedział, dlaczego tak krótki ten czas jest, dlaczego to wszystko tak przyspieszyło i dlaczego jesteśmy tak mocno naciskani. Nie wchodząc w szczegóły w tej chwili, jest sytuacja taka, że tak jak w jednym z programów już powiedzieliśmy, więc powtarzamy, system dolewa paliwa, a iskra, która wychodzi, jest testowana na różnych paliwach. No i na oleju napędowego nie da się zapalić iskrą, ale benzyny już tak. Wszystko zależy od ilości i lotności tego wszystkiego. Więc jeżeli system zabrania nam radować się kontaktu między ludźmi, czegoś, co
wpływa na naszą odporność pod względem biochemicznym, tego, co wpływa na naszą psychikę, czyli też na odporność pośrednio. Zakazuje nam radości, stąd zakazy imprez, które prowadzą do radości. A wiesz, co słyszałem ostatnio? Że takich jak my, jak będziemy organizować jakiekolwiek spotkania, to będą, jest plan, żeby przepchnąć taką ustawę, żeby pod wepchnąć nas jako terrorystów w ogóle. No, takie wiadomości do mnie dotarły ostatnio. Oczywiście nie drogą oficjalną, więc zobaczymy, jak to będzie. Jak widać, już gdzieś kombinacje są, żeby tej radości po prostu nie było na świecie. Żeby wszyscy byli przytłumieni, bojący się, w związku z tym chętnie oddający swoje prawa, chętnie oddający zarządzania, do zarządzania komuś, delegując te uprawnienia i podlegać oczywiście kontroli, no bo przecież poprzez kontrolę będziemy bezpieczni. Co oczywiście obserwujemy od wielu lat, a w tej chwili jest to, już pętla się zaciska. Iskra nie wybuchnie poprzez bunt jakiś, a już tym bardziej nie poprzez bunt krwawy, rewolucyjny, ponieważ jeżeli to doprowadzi również do eskalacji, tak jak w każdym innym przypadku, być może słodka ignorancja, być może właśnie zabawa i śmiech przez cały czas, wbrew wszystkiemu, być może tędy jest droga. Pamiętajmy o tym, że mamy chwilę twórczości. Jeżeli chwila twórczości, czyli teraźniejszość, to tu i teraz słynne, o którym mówi ezoteryka, zostanie zakłócone przez strach, niezależnie czy będzie on płynął z przeszłości, z historii, czy też przed przyszłością, no to chwila twórczości zostanie zamordowana. Trzeba to nazwać po imieniu. Jeżeli nie damy się w ten sposób sprowokować i będziemy radośni, ze spokojem będziemy patrzeć w to i ignorować to zagrożenie, którego de facto może w ogóle nie być, no to wtedy jesteśmy w tym danym momencie, w tu i teraz, i wtedy możemy tworzyć nowe światy. W żadnym innym nie, a oni o tym bardzo dobrze wiedzą. Dlatego jest cały ten eksperyment psychologiczny zorganizowany. I w ślad za nim te wszystkie inne eksperymenty, w tym także medyczny i genetyczny. Jacek, a jeśli jest inne założenie, odwrotne, że my generalnie jako ludzkość rozleniwiliśmy się, po prostu ten eksperyment się rozlazł, to w tym momencie trzeba go tak nabodźcować, żeby z powrotem ten organizm ludzki, ogólnoludzki, stał się skłonny do podjęcia ryzyka i działania. Więc być może to jest taki troszeczkę imperatyw, zupełnie inny, odwracamy go. Ale ryzyka, go. Co masz na myśli, mówiąc ryzyko, bo to brzmi tak. Rusz dupę po prostu i coś zrób. A siedzisz ryzyko. Cały czas z pilotem i nic nie robisz i teraz tak, siedzi sobie to na górze. To wyrwanie z lenistwa bardziej. Siedzi sobie na górze, no tak, no gdzieś tam zapomniałem, nie wiem, podubałem w nosie, wojen nie było stymulacji i się po prostu mrówki rozlazły. Mhm. No to trzeba niestety teraz stworzyć jedną granicę, drugą granicę, trzecią granicę i robić górkę, żeby tutaj potrenowały jak na poligonie i rzeczywiście zabrały się do sensownej pracy i do kreacji. Bo wychodzi na to, że w tej chwili jedynym narodem, który ma kreację, są Chińczycy. No to mamy kogo gonić. Chociaż nie jestem pewien, czy tu chodzi o kreację, bo z tego, co widzę, Chińczycy bardzo dobrze naśladują różnego rodzaju technologie. Tak, zostawmy, bo wiesz, bo tych informacji jest dużo sprzecznych i tylko patrzę się o to, że mamy do czynienia, mówię, można to wielorako rozpatrywać, ale to poczucie wolności, czyli to, co masz w głowie i w sercu razem połączone, to jest właściwie to, co ci zostało jedyne, które właściwie z czym możesz zostać do końca życia. Cały eksperyment może cisnąć, a być może właśnie to poczucie indywidualne u każdego, a sumarycznie u wszystkich, jest najważniejszym elementem w tym wszystkim. Bo człowiek wolny to jest człowiek, który czuje się nie gorszy. Równy. Bez strachu. I z potencjałem. I szczęśliwy. I szczęśliwy. Tak. I teraz popatrzmy, jeżeli ty mówisz o indywidualności, a wiemy o tym, że pola morfogenetyczne działają jako
zbiór tych właśnie indywidualności, tych podstawowych pól, to nie trzeba nigdzie wychodzić na ulicę, żeby zamanifestować. Można. Można zamanifestować swoją radość, można wyjść i potańczyć, można uczestniczyć, to się nazywa flash mob, tak? W tych wydarzeniach ulicznych, czy na dworcach, czy wszędzie to się w Europie w tej chwili dzieje. Popatrzcie na tych ludzi. Nikt do nich nie podchodzi, nikt im niczego nie zabrania. Nie ma armii policjantów ani żołnierzy. Oni boją się naszej radości. A czego chcą? Nie, chcą naszej agresji, żebyśmy wyszli z kosami przekutymi na sztorc i sprowokowali ich, i wtedy oni będą mieli powód do tego, żeby wprowadzić jeszcze większy zamordyzm. I wtedy te rozwiązania będą coraz trudniejsze. Więc kiedy reagują? Kiedy widzą możliwość prowokacji. A jeżeli nie widzą możliwości prowokacji, to takie prowokacje sobie szykują, tak? Na przykład na ruchach narodowościowych. Ja zrobiłem osobny program, komentarz do Krishnamurtiego na temat zagrożeń, które wynikają z niekontrolowanego nacjonalizmu, w tym także słowiańskiego, i przepraszam wszystkie ruchy słowiańskie, ja nie mam nic złego na myśli. Ja ostrzegam przed niezauważalnym niebezpieczeństwem. To jest tak samo jak z nałogami. Ja jestem tylko trochę, ja jestem kryptoalkoholikiem, ja jestem kryptonikotynistą, czy coś tam. Ja tylko, a słyszałem na przykład takie określenie, ja jestem, jak to jeden z moich znajomych powiedział, weekendowym alkoholikiem. Tak więc są, jest różne rodzaje są samousprawiedliwień po to, żeby nie powiedzieć jestem nacjonalistą, czy jestem tym, czy jakimś izmem, tak? Identyfikuję się z tym. Natomiast ta pułapka jest zrobiona tak, jak w każdym izmie, że jest bardzo niezauważalna i granica przejścia z jednej strony na drugą jest niezwykle płynna i bardzo trudno jest ją określić. Oczywiście psychologia stara się znaleźć jakieś testy w przypadku izmów wielopoziomowe, które na dyferencjale sprawdzają, czy bardziej tak, czy bardziej nie. Oczywiście, że takie badania można zrobić, tylko chodzi o to, żebyśmy my nie dali możliwości do prowokacji. Teraz proszę, powiedzcie sami sobie, wychodząc na ulicę, wykrzykując hasła precz z tym, precz z tamtym, chcemy tego, chcemy tamtego, czy chcemy Polska dla Polaków na przykład, czy dla białych, czy dla czarnych na przykład, dla odmiany. Dlaczego by nie? Niech Polska dla czarnych, dla z włosami kręconymi i w kapeluszach i można różne rzeczy robić. Jak łatwo jest wprowadzić w takie środowisko prowokacje. No a teraz odpowiedzcie na drugie pytanie. Czy wśród ludzi tańczących i śpiewających łatwo jest wprowadzić prowokacje? Jak? Jak służby jakiekolwiek, jeżeli już podejrzewamy tego typu tryb, miałyby wprowadzić prowokacje w takie towarzystwo, które się raduje i tańczy? Nie da się tego zrobić, a jeżeli się da, to ja jeszcze nie widziałem takiej prowokacji i dlatego ich tam nie ma. Jeżeli będzie nas 200 milionów czy 300 milionów w Europie tańczących ludzi, to system z samego naszego tupnięcia po prostu popękają mu fundamenty. Bo będą widzieć, że my mamy w nosie ich obostrzenia, jakieś sanitarne, czy kontrole, czy coś tam. Śpiewać nam wolno i tańczyć i nikt nigdy nam tego nie zabroni, a to jest jedyne, na co oni nie mogą zareagować. Pamiętasz w jakimś tam odcinku, parę odcinków temu ja zaproponowałem, żeby te tańce odbywały się na przykład nie wiem, co drugą niedzielę o 15:15. To nie jest skomplikowane, bo wystarczy, że jakaś grupa ludzi stwierdzi, że to my się będziemy co jakiś czas spotykać i to mogą być takie flash moby zorganizowane. Ja, efekt skali mnie interesuje, ale to co jest istotne, to to, że pojawia się to w różnych krajach, w różnych miejscach. I to, co zauważyłeś, do tej pory żadnej relacji nie było, że przyszli panowie z pałami spacyfikowani. No. Więc jeśli to ma być głos wolności,
to on jest najbardziej skuteczny i dużo bardziej sensowny niż jakiekolwiek manifestacje, obchody, marsze, które nie mają żadnego przesłania poza negacją i poza drażnieniem się z Matrixem. Tak. Bo gdyby te marsze rzeczywiście idziemy na przykład gdzieś tam pod jakiś dom jakiegoś tam człowieka i robimy warsztaty, jak zbudować coś fajnego. I ta grupa pracuje, przychodzą dzieci i robią happening, jest efekt jakiś tego. Wymierny efekt, jakaś idea, która potem będzie rozwinięta, a ja ciągle widzę, jak tam się lansują poszczególne grupy polityków, a ja na polityków niestety mam alergię i bardzo uważnie patrzę im się i czekam, aż w końcu któryś powie: panie Robercie, to jestem ja, można ze mną podpisać umowę o dzieło. Och, jak ja czekam na takiego. Może z tych nowych nurtach, których tam kilka się pojawia, w końcu ktoś to głośno powie, że ja jestem w stanie pracować i rozliczyć się ze wszystkich moich działań i życzę sobie tego, bo kilka takich już partii albo zapowiedzi, że będą takie ugrupowania się pojawiają, szczególnie w naszej alternatywie. I kto wie, czy rzeczywiście będziemy świadkami cudu nad Odrą lub nad Wisłą i ktoś to głośno powie to, o czym my mówimy. Kochani, no to jak już jesteśmy przy tym, sprawdźcie w przepisach sposoby finansowania partii. Jeżeli ktoś zakłada partię, to podlega pod to. W związku z tym jest to korytko. I to, co ty sobie życzysz, z tego korytka nie przypłynie. Nie będzie tam takich rzeczy. Więc jeżeli jakiś, na przykład youtuber, ogłasza, że zakłada partię, czy jest mniej, czy bardziej znany, czy z małego miasteczka, na przykład z małego Wrocławia, czy tylko Inowrocławia, czy z jakiegoś Rzeszowa, czy z Warszawy, nieważne, jak duże będzie to, jeżeli jest finansowanie odgórne, to jest tutaj ryzyko pewnego zagrożenia, że ten człowiek nie zdeklaruje, bo on ma gdzieś, czy ty z tobą, czy on się wywiąże ze zobowiązań względem obywateli, czy nie, bo i tak ma koryto zapewnione. Sekretarkę, która zazwyczaj jest ciotką albo jakimś szwagrem, czy szwagierką, utrzymanie biura, samochody i tak dalej. Jeżeli tego nie zmienimy, nie mamy co liczyć na to, że jakakolwiek partia będzie reprezentować naród. To się po prostu nie ma prawa udać. Ten przepis trzeba zlikwidować. Masz poparcie? Proszę. Czyje? Roberta. Robert, moja partia potrzebuje 1 000 000 złotych rocznie na utrzymanie biur, korespondencji. Ja potrzebuję się przemieszczać samolotem, samochodem. Potrzebuję wachę zalać do tego. Proszę cię o 10 zł. Tyle kosztuje po prostu utrzymanie partii, bo mam na przykład 100 tysięcy zwolenników. I proszę. I żadnych innych pieniędzy nie pobieram. No to wtedy tak. Tak, i widzisz, i tutaj dochodzimy znowu do kolejnej warstwy cebuli, która, jeśli chodzi o wolność, no kwestia delegatury. Kto będzie po prostu naszym przedstawicielem? Czy my sami, czy kogoś po prostu delegujemy do tego? I w zależności od tego, jaki on ma papier na tą delegację, może być tak, że papiery są takie, że jak tylko je dostanie, to od razu spuszcza to do kibelka i do widzenia i robi sobie co chce, a my żyjemy nadzieją i ułudą, że dzięki tej osobie albo tej grupie tą wolność sobie w jakiś sposób zagwarantujemy. No wiesz, no widzimy, obserwujemy różne ruchy polityczne. Ja nie jestem wnikliwym obserwatorem tych ruchów politycznych, ale od czasu do czasu coś mi wpada w podpowiedziach przy przeglądaniu internetu i jakaś tam partyjka malutka nagle dogaduje się z większą partyjką wcześniej w deklaracjach, z nikim się nie będziemy dogadywać. Nagle się dogadują. Tak, i oczywiście artykuł obszerny, dlaczego to jest tak i masa uzasadnień. No takie są realia. Życia na właśnie koryta, na cudzy koszt. No i tutaj
Cały czas mówimy o upadku systemu, o upadku Matrixa. No właśnie tego typu elementy muszą zostać rozmontowane. Wyobraźmy sobie to jak mur jakiś, no to po tej cegiełce musimy wyjmować przepis po przepisie, żeby móc uzależnić decyzje, które są właściwe dla danego narodu na przykład, no bo póki co jeszcze mamy granice, to musi być uzasadnione i zaakceptowane przez ten naród. Ja wiem, że tu znowu będzie duży problem, no bo to wtedy wszyscy nie mogliby pracować, tylko musieliby siedzieć przed monitorami i klikać dziennie 3 razy, czy się zgadza na wybudowanie drogi, czy się nie zgadza, czy wywalić GMO z Polski, czy nie, czy ścigać ludzi za jakieś tam, powiedzmy, rzeczy, nie wiem, za porwania dzieci, chociażby też głośno. Ja abstrahuję od tematyki, ale tego jest cholernie dużo. I teraz wyobraź sobie rolnika, który musi zdążyć z obsiewami, z różnymi innymi zabiegami rolniczymi i wydoić krowę, nakarmić dzieci jeszcze oprócz tego, i on ma siedzieć przed internetem, na którym się średnio, powiedzmy, zna, bo to nie jest jego zainteresowanie, i on ma dokonywać wyborów. No nie bardzo. Ja wolałbym wydelegować osobę, do której mam zaufanie, w którym rzeczywiście na tyle jesteśmy w stanie przygotować konkretną umowę i co jakiś czas ten czas znaleźć na to, żeby rzeczywiście spokojnie przeanalizować jego osiągnięcia. No i tu jesteśmy skazani na rozwiązania jednak starodawne, czyli wiedzy tak, słowiańskich na przykład, które na tym właśnie polegały, że z danej wiochy czy bramy na przykład, czy z osiedla delegowało się Józka, bo on był najmądrzejszy, był zaangażowany, chciało mu się i tak dalej, miał tyle werwy. Później tych Józków naskładało się dziesiątki tysięcy. Z tych dziesiątek tysięcy trzeba było zrobić jakąś kolejny przesiew, bo oni musieli delegować, ci co zostali odsiani, czyli nie do centralnego punktu nie doszli, swoje problemy, i tamci reprezentanci, którzy zostali wyłuszczeni z tego wszystkiego, no już na tym szczeblu centralnym coś podejmowali. A w tej chwili jak jest? Jest tak, że idzie od centrali do dołu i wysiewają swoje nasienie, czy pisowskie, czy PO, czy jakiekolwiek inne, od góry. Ja oto władca narodu, naczelnik, czy inny przywódca charyzmatyczny, namaszczam na pierwszej liście, na drugiej liście, na trzeciej liście, i macie wybór między tymi ludźmi, czy macie demokrację, możecie wybierać, ale nikt ich nie zna. Jacek, to jest bardzo prosty wybór pomiędzy człowiekiem z układu, a z układu człowiekiem. No. Tak. Po prostu. Trzeba odwrócić sytuację. I teraz widzisz, ta droga do wolności, ten pierwszy odcinek, podsumowując, po pierwsze, jeśli w głowie i w ruchu nie będziesz wolnym i w czynach jako pojedyncza osoba, to w ogóle nie ma żadnej szansy, żeby cokolwiek się zadziało. Bo obserwacje, tak jak mówimy, na podstawie piosenek sprzed ponad 30 lat, były poczynione praktycznie w każdym momencie. Wielu takich bardów było, którzy i za komuny, i za okupacji, i po komunie też dostrzegali, że to wszystko, że to jest ułuda. Jesteśmy znowu, wracamy do tego samego momentu, trochę walimy głową w ścianę. I teraz tak, my tylko w sobie możemy znaleźć tą wolność, a następnie doprowadzić do tego, żeby nasi przedstawiciele, bo tak mniej więcej funkcjonuje system, no trudno, żeby 30 parę milionów się spotkało i zaczęło rozmawiać, no jak to ma być, więc etapu delegowania i wybierania spośród siebie przedstawicieli, którzy będą odpowiadać za to, no raczej ciężko sobie wyobrazić, żeby to zafunkcjonowało. No ale zobaczymy. Znowu muszę polecić studiowanie demokracji bezpośredniej. Być może ona nie jest doskonała, być może wszędzie nie da się zastosować, na dużych narodach nie da się tego zrobić. Na całym globie może być ciężko. Być może będziemy musieli modyfikować te rozwiązania, ale te rozwiązania już są próbowane i w małych społecznościach zdają egzamin. Jacek, każda próba, kiedy czujemy się równi i wolni i
no jest po prostu bardzo potrzebna. To będą na pewno czasy zmian, czasy jakby testowania pewnych rozwiązań pod jednym warunkiem, że taka możliwość będzie. Bo Matrix ma, jak to się mówi, jest znaczy nieruchliwy, ale idzie do przodu. No już zaczął być ruchliwy, jak żeśmy to już parę razy zauważyli. Dlatego popełnia błędy. No i tutaj właśnie jest jakby kolejna furtka do tego, żeby ta wolność, ta kręta droga do wolności jednak się odnalazła. Myślę, że ten odcinek możemy zakończyć. Chwała twórcom, którzy zauważają pewne niebezpieczeństwa i są wręcz, mają piosenki profetyczne. Tak, radzę posłuchać. Klimat jest smutny, słowa genialne. No i dziękujemy właśnie polskim wspaniałym artystom, że stanowią natchnienie dla takich dwóch kanapowych nudziarzy jak my. Dziękujemy, do widzenia. Do zobaczenia.